Dzień dobry, dzień dobry. 11 października. Skoro jest taki ruch na pasieczysku w północnej Polsce, to może warto by było zajrzeć do niektórych uli. Temperatura w tej chwili jest chyba 16 stopni. Są to ostatnie dni takie ciepłe. Zapowiadają w najbliższych dwóch tygodniach nawet śnieg i temperatury po 1-2 stopnie. Dzisiaj chyba jest taki ostatni termin, kiedy można sobie przyjść i odymić pszczółki apiwarolem, więc to pewnie też będę robił wieczorem. Na razie optymistyczne jest to, że oblot młodej pszczoły, która nie mogła wylecieć przez ostatnie dwa dni, no jest widoczny w wielu ulach. No na przykład tutaj widać, jak pszczółki sobie latają. Bardzo ładnie. Tutaj jest szczególnie duży w tym odkładzie i w tym ostatnim ulu. Nie zaglądałem do tego stojaka, pamiętam. Miałem tu zajrzeć. Zobaczymy, może się uda dzisiaj. Nie wiem jak z nerwowością pszczółek w dniu dzisiejszym. Sprawdzimy. No i też te podkarmiaczki. No, znając siebie, no, te podkarmiaczki w wielu ulach zostaną na zimę. Bo u mnie to taki standard, że część uli zimuje na podkarmiaczkach, część na powałkach. Także podejrzewam, że w niektórych zostaną. Ale część dzisiaj będę się starał wyciągnąć, o ile pszczoły w ogóle mnie dopuszczą. Tutaj bardzo mały ruch jest w tym ulu, widzę. Ale też coś się dzieje tutaj na wylotku. No dobra, jak coś będzie ciekawego, to pewnie wrzucę do filmiku. Zapraszam, jak ktoś ma ochotę, to można sobie podejrzeć, co tu się dzieje. A i zapomniałem jeszcze, że panel, nowy twór. Niestety 50-watowy panel w okresie wiosenno-jesiennym no nie sprawdza się przy kamerze na podczerwień. Więc poczyniłem tu jakiś mały stelaż do tego i tak sobie stoi na środku. Jest długi kabel, więc mogę z nim chodzić po całym pasieczysku. Panel 140 W, czyli maksymalny do obsługi przez mój sprzęt. A jak ktoś chce jakieś tam szczegóły, to był już filmik na ten temat, jeśli chodzi o monitoring na pasieczysku, gdzie nie ma prądu, ani nie ma internetu. Zobaczymy sobie pierwszą rodzinkę. To jest ta rodzinka tutaj za krainką primą. No cóż, pszczółki to tu troszkę jest, to trzeba przyznać. Troszkę dużo nawet. Siedzą sobie za zatworem. Widzę, że 9 ramek zostawionych. Przenoszą już pokarm z zewnątrz. Ale od wewnątrz szału nie ma na ostatniej ramce. No tutaj jest w miarę ok. Bardzo ciężka ramka zresztą. Dużo pierzgi. I z drugiej strony również tutaj też jest pokarm przenoszony, dużo pierzgi. Druga ramka jest ok. Ona waży tak moim zdaniem ponad 3 kg. To jest dadant oczywiście, tego nie mówiłem, ale ja mam tylko dadanty. O, i to jest problem na najbliższe dni, czyli na dni zimna, które przyjdą. No ale cóż tu poradzić. Jest za dużo tego czerwiu. To jest trzecia ramka. Czwarta ramka. Na ciężar wygląda ok, wiecie? Bo tutaj jest 8-10 cm u góry.
i mało czerwiu. Pokarmu może nie ma zbyt wiele. Tu jest 700 ileś ta matula. To jest od Toma na pewno sprzęt. Bo nie pamiętam, by ktokolwiek mi przesyłał matki trzycyfrowe oprócz Toma. Też pokarmu jest naprawdę ciężka ramka. Gdzieś tak powyżej 2 kilo. Mimo, że tutaj tak wygląda, jak wygląda. Ale to po prostu będzie miał się gdzie kłąb uwiązać. No tu jest trochę mało rzeczywiście, no ale to jest środkowa ramka. Jeżeli zima miałaby być jakaś trzaskające mrozy, to można byłoby spodziewać się problemu tutaj, ale no nie wiem, nieprzewidywane są na razie takie zimy. No i tu już jest potężny ciężar, to jest już bardzo ciężkie. Pierzga. Nawet nie wiem, jak to określić. To cała ramka teraz z tymi pszczołami to za 4 kilo chyba waży. O, zresztą widać z drugiej strony. I tutaj zobaczcie, jak ładnie po czerwiu te kółeczko zrobiły, nie? Nie wiem, kiedy to było. Zerknijmy. Następna ramka również. Także tutaj... Tutaj pokarmu jest za dużo moim zdaniem nawet, bo spodziewam się, jeszcze może drugą ramkę byśmy wzięli. Tą sobie odpuścimy, tą też. Chociaż czemu mamy sobie odpuszczać? No, matkę widzieliśmy już na trzeciej ramce. Bardzo ciężka ramka. I jak widać, bardzo ciężka ramka. Także rodzina ma, moim zdaniem, pokarmu nawet za dużo. A od strony południowej jest jeszcze czerw. I spokojnie tutaj jest w tej chwili tego, powiedzmy, miodu, czyli pokarmu, syropu. No nie można tego nazwać miodem. Myślę, że jest spokojnie za 20 kilo tutaj tego. Jak nie lepiej. Także wkładamy i kończymy z tym ulem. A tu sobie otworzyłem rodzinkę produkcyjną, z której zabierałem w tym roku matkę z białym opalitkiem, a podkładana była świeża. Z tego co pamiętam do Demeterka, ale to jeszcze będzie film podsumowujący. To ja tutaj podsumuję, jakie mam w tej chwili linie na pasiece. Muszę zerknąć dzisiaj w ten kalendarz, ten bio coś tam, biodynamiczny, czy jak ktoś tam zwie, bo nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale tu się nic nie dzieje kompletnie, nie, po otwarciu. Ciekawe. No, lekka ramka nie jest, ale też nie jest przesadnie ciężka. Pokarmu jest z zewnątrz ponad połowa. Od wewnątrz jest zdecydowanie więcej. Trochę pierzgi. Spokojne bardzo pszczoły. No to tutaj widać, nie? Jak to wygląda. Trutnie jeszcze sobie chodzą. Także jest szansa, że będą mateczniki gdzieś. Tak jak Ukrainki ostatnio widzieliśmy. Tutaj też trutnie. Bardzo dużo pokarmu. Ramka, którą spokojnie możemy uznać za środkową. Jeżeli jest w rodzinie matka, no to wygląda, że wszystko jest w najlepszym porządku. Natomiast trzeba też przyznać, że po otwarciu no nie było oznak, żeby tej matki tutaj nie było, nie?
O, właśnie zrzuciłem matkę. Widać ją, prawda? No to teraz trzeba się postarać, żeby jej nie przygnieść. Tutaj trochę czerwiu jeszcze jest, ale też bardzo ciężka ramka. No dobra, myślę, że nie będziemy tu już grzebać. I tak nie mam pewności, czy matka nie została przygnieciona, bo mogła akurat zejść na te tutaj łączące ramki, elementy. No ale skoro jest matka, jest ciut czerwiu i jest dużo pokarmu, no to myślę, że będzie bardzo dobrze. Także zwijam ten ul powoli, też zabieram podkarmiaczkę i też wkładam powałkę przeźroczystą, żeby móc sobie później podglądać, jak ta sytuacja wygląda. Tutaj ten ul środkowy, tu za niebieskim. Identyczna sytuacja jak w tym ulu, czyli w podkarmiaczce już nie ma pszczół. Czyli bardzo długo już nie dostały tutaj pożywienia. Przed chwilą chyba osę widziałem tutaj w środku. Bardzo ciekawe, zaraz zobaczymy. I one już tutaj nie przesiadują, bo wiedzą, że już tu nie ma jedzenia. A tutaj nie było zatworu. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To są pszczółki, do których dawno nie zaglądałem. One na moim pasieczysku należały do tych agresywniejszych, więc pewnie dlatego do nich dawno nie zaglądałem. Bo po prostu mi się nie chciało męczyć z nimi. A do waszej wiadomości, bo wiem, że są sceptycy, bo ja byłem też takim sceptykiem, dzisiaj jest zielony dzień w kalendarzu, jeśli chodzi o podgląd do rodzin. I to widać. Naprawdę od razu widać i ten kalendarz na pewno będę stosował w przyszłym roku. Dosyć ładna ramka. Myślę, że można by było tutaj... Tu jest 9 ramek. No tu również trochę wyjedzone. Nie ma tutaj jakiegoś szału z pokarmem, ale spokojnie z 1,5 kilo jest. Jednak tutaj nie potrzeba tych 9 ramek, to jest za mała rodzina na 9 ramek. Tak mi się przynajmniej wydaje. O! I tutaj to już mamy ciężar. Czyli tamte dwie ramki to są takie mało potrzebne chyba. Tutaj to już mamy potężny ciężar. Tutaj również. Ciekawe, czy jest matka w tej rodzinie. Bo jak widać, tu była chyba nieoznakowana matka. Bo jak widać pokarmu, to one mają w opór. Wszystko zalane. Poszukam matki oczywiście przy okazji. To jest ramka od strony południowej. No może na filmie znajdę tą matkę, bo teraz to jakoś tam nie widzę jej. No rodzina bezczerwiowa, czyli to naprawdę do odymienia się nadaje. Bardzo ładnie. Pod warunkiem tylko, że oczywiście jest tutaj matka, nie? Bo to jest w tej chwili najważniejsze. Ale można tą spokojnie tą rodzinkę odymiać. Można by było zabrać im spokojnie dwie ramki jeszcze. Ale chyba nie będę tego robił. Zobaczymy, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Wydaje mi się, że dwie ramki mają za dużo, jak na moje obliczenia. No dobra. Czyścimy, kładziemy powałkę przeźroczystą i tyle. No i tak to mniej więcej wygląda.
Pszczółki będą miały na środku te swoje 9 ramek. Powinny mieć 7, ale zostawimy 9. Jeszcze tam pokarm jest na tych ramkach, także zobaczymy, jak to zagospodarują. Dobra, zerkniemy do Demeterki, mojej rekordzistki. Krainka Demeter w tym roku 60 kg miodu na pasiece stacjonarnej. Także no, moja ukochana pszczółka. Znaczy, ukochana. To zależy, jak na to patrzeć. Bo mimo wszystko krainka Demeter jest troszkę bardziej agresywniejsza od krainki Primy, tutaj tej pierwszej. No ale widzimy, co się dzieje, tak? Zielony dzień w kalendarzu. Śmiałem się kiedyś z tego, no ale jest jak jest, no. Wiatr wieje, słońca praktycznie nie ma, zachmurzone niebo. Otwieram. No i cóż, nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Ja rozumiem, że do takich brudnych rękawic to one nie chcą nawet lecieć, no ale... Nie ma tu jakiegoś szału. No, Demeterka chyba już przestała w końcu czerwić. Tą ramkę może na chwilę tu postawię. No tutaj muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo, bardzo lekko. Tu jest jeszcze czerw. O, widać? Widać. Także ta środkowa ramka jest bardzo... O, jest moja Demeterka 18 z zeszłego roku. Bardzo lekka. No to jest tak samo jak w zeszłym roku. Tu jest bieda po prostu z tym czerwieniem. No ale tu widać, że już się będzie to wygryzało i w końcu chyba zaczną przenosić, jak będą mieli czas, nie? Bo mówię, tutaj te temperatury niedługo to tak nie za bardzo. Tutaj również nie za ciężko. Zobaczcie, tu nie ma za dużo pokarmu. Niestety. Za długo czerwiła. No tutaj już jest bardziej optymistycznie. Nie będę pokazywał może tak szczegółowo, ale ciężar jest po prostu właściwy. No tutaj to już mają naniesione bardzo ładnie. Z zewnątrz chyba jeszcze nie zabrały. Tak jest. Jest jeszcze do zabrania. To jest moim zdaniem nawłoć. Tak mi się wydaje. Nie wiem skąd miały, ale nanosiły nawłoci. No to jest właśnie taka pszczoła, która nosi wszystko nie wiadomo skąd. Nie wiem, czy taka matka się trafiła w tej linii, czy ta linia taka jest. To będę dopiero wiedział w przyszłym roku, bo w przyszłym roku, patrząc na to, jak ta pszczoła pracuje, na przyszły rok mam 6 uli z krainką Demeter. Tutaj również jest bardzo ładnie, jeśli chodzi o pokarm. No i te 6 uli mi pokaże już, czy to rzeczywiście ta linia jest taka fantastyczna. Bo ja z taką pszczołą się jeszcze nie spotkałem. No tu jest ciężko. Czyli po bokach ona jeszcze ma, jednak ma pokarm. Tu również jest ciężko. I również trochę nawłoci. Dobra. To wkładamy tą sierpniową. Zamykamy i się nie przejmujemy. Powinno być ok. No i u Demeterki również wyraźnie widać mniej pszczoły niż było.
Matka funkcjonuje, osiemnastka, dużo czerwiu nie ma, dużo pokarmu jest za to wyjedzone już na środkowych ramkach, ale na zewnętrznych mają do jego wystarczająco. Wsadzamy przeźroczystą powałkę, żeby sobie podglądać dometerkę w zimę. I kolejna w miarę rzadko zaglądana rodzinka, z uwagi na to, że cały rok była najagresywniejsza na pasieczysku, moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście u innych to być może byłaby najłagodniejsza, bo ja ogólnie mam łagodne pszczoły. Ale krainka PK dała mi się we znaki, nie chciało mi się do niej zaglądać zbyt często. No a dzisiaj mamy pochmurny dzień, październik, no to można zajrzeć, nie? To jest krainka PK, to była swego czasu linia hodowlana Piotra Kurka. Jednak od jakiegoś czasu już nie jest ona zarejestrowana. Podobno bardzo fajna pszczółka, mi się trafił widocznie jakiś kundelek, bo ani dużo miodu nie przyniosła, ani nie była łagodna, także no, ogólnie jestem najbardziej niezadowolony właśnie z tej pszczoły. No mimo wszystko, mimo tego zielonego dnia w kalendarzu, troszkę dzisiaj latają. Środkową ramkę żeśmy zerknęli, teraz może drugą. Ma, będą miały na czym zimować, także nie będę im tu zbytnio przeszkadzał. No i założę ostatnią powałkę przeźroczystą, jaką mam, bo chyba więcej nie mam. Momencik, ile mi tu poszło tych powałek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To mało prawdopodobne, muszą gdzieś jeszcze być. No ale dobra. To już później sobie zerknę. Składamy i kładziemy powałkę. No dobra, słuchajcie, to zapraszam na wieczorne odmianie apiwarolem. 21 rodzinek. No, muszę się zmusić, żeby dzisiaj to zrobić, bo jest naprawdę dobra pora na to. Jeszcze tutaj nie pokazywałem ten zielony ul, tutaj otworzyłem sobie. Tam jest 6 albo 7 ramek, jest zatwór. Wsadziłem za zatwór ramkę z miodem, żeby sobie poprzenosiły, bo one mają 3 ramki, na których jest czerw, takiej wielkości dłoni. Nie pięści, tylko dłoni, także dosyć sporo. I myślę, że jeszcze będą potrzebowały trochę pokarmu, ale ogólnie jestem zadowolony. Wygląda na to, że mam dobrze zakarmione rodziny. Nie przeglądałem dzisiaj tych odkładów tutaj 5, ale one były też zaopiekowane trochę wcześniej. Część rodzin, jak widać, będzie zimowała sobie na podkarmiaczkach. Tutaj 3, tutaj mamy 5 odkładów, tutaj wszystko jest zrobione i tutaj chyba jedna rodzinka ma podkarmiaczkę. A reszta jest albo na powałkach przeźroczystych, albo na powałkach tych drewnianych. Zobaczę, co jeszcze mam w zanadrzu, bo być może jeszcze znajdę jakąś drewnianą, to bym na przykład wymienił tutaj w tym zielonym. Ale to nic strasznego. Pszczoły mogą zimować na podkarmiaczkach. W każdą zimę u mnie pszczoły, ileś tam rodzin zimowało na podkarmiaczkach. Nie ma tragedii, jedyny minus jest taki, że sobie siedzą pod tą podkarmiaczką, bo tam mają najcieplej. To tak to wygląda w poliuretanie zimowanie z podkarmiaczką. No i zabieram się za mycie wkładek dennicowych. Nie wziąłem tych wkładek samoprzylepnych, które kupiłem do odymiania, ale to się nie zmarnuje, to kiedy indziej się przyda. Po prostu umyję wkładki dennicowe i jakoś tam pomarzę olejem roślinnym, żeby tam do soboty rano, dzisiaj jest środa, żeby do soboty rano sobie zerknąć, jaki jest osyp. Być może jutro po południu przyjadę, zobaczymy. Wtedy będzie wiadomo, jak to wygląda po 24 godzinach. Spodziewam się w niektórych rodzinkach, no,
w granicach 100 sztuk, reszta powinna być tam standardowo po 20, po 30. Przynajmniej zawsze tak u mnie bywało. No jeżeli będzie inaczej, to po prostu się zdziwię. No to do zobaczenia za parę godzin. No dobra, słuchajcie, jest po 18. Wszystkie ule mają zamknięte dennice. Udało mi się mniej więcej umyć te wkładki dennicowe, tak żeby jutro było co oglądać. Powolutku wracają do uli pszczoły, gdzie niegdzie jeszcze trwa lot. Ja przygotowałem sobie zamknięcia do tych dennic drewnianych, ale chyba nie będę tego stosował. Będę wpychał folię bąbelkową z przodu, a od tyłu będę wchodził, tutaj chyba mam przygotowane, tak mi się wydaje. O, jest. Od tyłu będę wchodził z czymś takim. Czyli po prostu będę wymieniał tą tutaj zatyczkę na tą i odymiał od tyłu, kierując do góry i machając na boki. Tak to mi się wydaje, że będzie najlepiej. Coś takiego chyba w zeszłym roku zrobiłem i dosyć dobrze działało. Jeśli chodzi o sprzęt, w zeszłym roku miałem sprzęt, który miał na końcu siateczkę i tam była tabletka i tam leciał dym. W tym roku mam coś takiego. Są dwa plusy stosowania chyba tego urządzenia. Chociaż jeszcze nie odymiałem nim, no to ciężko stwierdzić, czy się nie zepsuje za chwilę. Delikatnie dmucha, także to jest na pewno plus. Bo nie może być tak, że ta tabletka jest rozdmuchiwana w bardzo szybkim czasie. To powinno trwać sobie minutkę, dwie. Dwa plusy. Jeden plus jest taki, że tabletka na końcu na pewno mi nie zleci na moją siatkę plastikową, którą mam w tych dennicach poliuretanowych. To mnie denerwowało i no, zrobiło mi dziurki w dwóch dennicach chyba w zeszłym roku. I drugi plus jest taki, że na bieżąco widzę, co się dzieje z tabletką. Nie muszę tego wyciągać, żeby patrzeć, czy już się wypaliła, czy jeszcze nie. Po prostu tabletka jest tutaj, za ulem, a wdmuchiwane jest przez ten patyk do środka. Zobaczymy, jak to działa, sam jestem ciekaw. Myślę, że zaraz wytypuję ule, które moim zdaniem w tej chwili już nie latają. Zatkam im wlotki z przodu. No nie do końca, bo w tych ul polowych ja muszę z przodu odymiać. Więc będę zatykał, zostawiając sobie dziurkę na urządzenie, tak? No tak to będzie wyglądać. Troszkę będzie walki tu z niektórymi pszczołami, bo dzisiaj niestety jest. Niestety. No to są tego plusy. W północnej Polsce mamy w tej chwili 18-19 stopni, także no czuć, że zmiana pogody idzie. Dobra, to jak będę gotowy, to coś nagram. No i mniej więcej tak to będzie wyglądać. Rok temu chyba streczowałem nawet ule, ale wydaje mi się to pozbawione sensu. Wkładka dennicowa jest, jest zafoliowane. Wiadomo, że pszczoły, które miały nieotwierane ule, mają szczelne te ule. Natomiast te, które były przeglądane, no nieszczelność jest zawsze jakaś. Żaden ul nie jest idealny. Także teraz od tyłu zdejmuję, zapalam i działamy. No i widzicie, wszystko widać. Cały dym jest wciągany, nic na pszczelarza nie leci. Moim zdaniem same plusy. A nawet jak trzeba, to można sobie odejść. Trzeba uważać, bo można sobie jutrzejszy dzień wyrwać z życiorysu z uwagi na potężne bóle głowy, mdłości i tak dalej. Tabletka działa też na człowieka. Powinno być odymianie w masce
chemicznej. Mam taką maskę 3M, a dzisiaj akurat jej nie mam ze sobą. Ale uprzedzam, że w zeszłym roku kolega, który ma 6 uli, no, doprowadził się do takiego stanu, że na drugi dzień no, miał cały dzień załatwiony. No i trzeba pamiętać też o tym, jak się jest młodym pszczelarzem, że apiwarol wpływa na jakość nasienia. Nie tylko u zwierząt, ale u ludzi również. Apiwarol ma wpływ na plemniki i ma wpływ na płodność matki pszczelej. Także im mniej tego dymienia, tym lepiej. Ja dzisiaj chcę się przekonać o tym, czy w danym ulu mam 30 sztuk, czy 300 osypu. Jeśli mam 300, pójdzie druga tabletka. Jeśli 30, nie będzie drugiej tabletki. Tak zwykle robię. Sprawa załatwiona. Kończymy temat. I wsadzamy drugą tableteczkę. Oczywiście pudełko cały czas musi być zamknięte. Pamiętamy o tym, że otwarte pudełko, z tego co pamiętam, ups, nie mam pensety. Oczywiście producent dał mi tu pensetę do tego sprzętu, no ale niestety nie wziąłem ze sobą. Pamiętamy o tym, że otwarte pudełko po 30 dniach to można sobie wyrzucić, a nie przekazać innemu koledze na drugi rok. To jest bardzo ważna informacja, bo różne cuda spotykałem na forach, na grupach internetowych. Oczywiście oddalamy się po to, żeby nabrać powietrza, bo w momencie podchodzenia to ja raczej staram się nie oddychać. No i po to macie dwie tabletki zrobione i tak jedziemy wszystkie 21 uli, no i myślę, że w ciągu godziny się z tym wyrobię. Obym jutro miał spokojny dzień, jeśli chodzi o samopoczucie. Myślę, że więcej nie ma co tu pokazywać. Także to tyle, pozdrawiam. No ja to muszę nagrać, no godzina 20, 11 października, wracam z odymiania apiwarolem, 19 stopni, no coś niesamowitego. No i mamy 12, mniej więcej 21 godzin po odymianiu. Będziemy sobie spoglądać na wkładki dennicowe, zobaczymy jak tam reinwazja warozy, która w tym roku może być znaczna z uwagi na temperaturę jesienną, tak? A bardziej letnią, no ale podczas jesieni. Zaczniemy od ula, który miał ostatnio najwięcej warozy w sobie. I to są, to jest koliberek. No i co my tu mamy? Może tak będzie fajniej. No, muszę przyznać, że tragedii nie ma, jak na koliberka. Bo tutaj oczywiście uczulam, że trzeba liczyć za palcem, bo to się tak wydaje, że tu jest mało. A tutaj jest ze 150 sztuk, moim zdaniem. Wszystkiego. Może ja sobie chwilę policzę. No mniej więcej 150 sztuk tu trzeba by było liczyć, więc jestem zadowolony. Sprawdzamy wkładkę tutaj w odkładzie. To jest wkładka niebieska z tego co kojarzę, więc może być z tym problem. I również to jest odkład dosyć spory, ten zielony. Chyba 8 ramek. I tutaj jest zdecydowanie lepsza sytuacja. Łącznie ja bym określił, że jest tutaj no z 50... A, to wczoraj ten odkład dostał ramkę z miodem. To wczoraj było? Chyba tak.
ramkę z miodem, widać jak zajęły się odsklepywaniem i jedzeniem, przenoszeniem tego miodu zza zatworu. No to tak z 50 sztuk, może 70 tutaj bym naliczył. Bo jak sobie tak weźmiemy palec, no to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak idąc sobie, to myślę, że spokojnie z 70 sztuk. Tragedii nie ma. Tutaj będzie mniejszy odkład. No nie chcę strzelać, ale wydaje mi się, że z 20. Góra 30. Tutaj może być dużo. O! To jestem zdziwiony. Motylki pięknie, bez warozy. No to tutaj jest wszystkiego z 15 sztuk. Bardzo ładnie, idziemy dalej. Ależ przepięknie. Gębalowa, przecież ona jest to ogromna rodzina. Tu nie ma praktycznie nic. Również. No to jestem zachwycony. To tu na pewno dymiania nie będzie. Na razie nie ma rodziny w ogóle, która będzie miała drugie dymienie. O, tutaj to będzie problem. No, powiem szczerze, rewelacja. No słuchajcie, tutaj 5, 6 sztuk. Co prawda wkładka jest no słabo już pokryta farbą, więc tego nie widać, ale ja tu widzę 6 sztuk w zielonym. No tutaj jest troszkę więcej, tutaj jest bardzo dużo pszczoły, to jest ten ta rodzinka tutaj za krainką Primą. Też dostała chyba prezent wczoraj, nie pamiętam zresztą. No, tu już jest zdecydowanie więcej. Tu bym określił na bez liczenia na 100 sztuk, bo tu widać jakie jest zagęstnienie w tym miejscu. Myślę, że 100 sztuk jest, może trochę mniej. No, z 15 to wszystko. Idziemy teraz, sprawdzimy jak moja rekordzistka. Tu mamy 3 mm luzu, jak wyciągam te wkładki. O kurczę. To ta demeterka to jakaś chyba VSH jest od razu, no bo to tak ogromna rodzina, w tej chwili na 10 ramkach. No muszę przyznać, że zdziwiony jestem. Tutaj to jest góra 15. Ja widzę 5, ale sobie zawsze dodaję. Nie, przepraszam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, no ze 20 może będzie. Tu znowu niebieski za ten. Tu jest mała rodzinka. No, będzie z 15, może 20. Z 15. Również 15, 20. No i tutaj mamy... No, też 15, 20. Dobra. Sprawdzimy teraz odkłady.
Do odkładów ja się muszę wcisnąć. No pierwszy odkład chyba ze 20 sztuk. No nie mam wiedzy oczywiście, czy ten pan coś tu nie wyciągnął. No ale raczej chyba nie. Widać, że siedzą z tej strony od południa. Drugi odkład zdecydowanie więcej. Tutaj będzie no z 30 może nawet ciut więcej, ale to też nie ma tragedii. Trzeci odkład, jak jest 10, to jest wszystko. Czwarty odkład będzie ze 30. I tu jest więcej u naszej kaukaskiej. Także kaukaska ma troszkę więcej warozy. Ja bym określił na jakieś niecałe 100 sztuk. No i to by było chyba na tyle. Nie widzę sensu odymiania żadnej rodziny drugi raz, nawet tej. Chociaż może kontrolnie z uwagi na zasklepiony czerw przydałoby się to zrobić za 2-3 tygodnie w jakiejś odpowiedniej temperaturze. Tym bardziej, że tabletki jeszcze mam. No naprawdę jest bardzo dobrze. Nie ma o czym gadać, jestem zadowolony. Myślę, że jeżeli będzie temperatura powyżej 10 stopni za jakieś 3 tygodnie, to spróbuję, przynajmniej w niektórych rodzinach sobie ten filmik przypomnę, bo to przecież też pamiętnik dla mnie. I w niektórych rodzinach, w tych, gdzie będzie w granicach setki tej warozy, no to w tych odymię jeszcze raz. Reszty nie będę niepokoił, bo moim zdaniem jest to pozbawione sensu. Szkoda pchać do nich te tabletki. Wiadomo, że od amitrazy nie tylko panowie mają problem, którzy odymiają tym środkiem, ale mają również problem matki pszczele z nasieniem, które mają w sobie. Także to też warto zaznaczyć, że skoro nie ma takiej potrzeby, to nie ma po co dymić. Oczywiście powinno się zrobić fluktuację alkoholową, żeby stwierdzić, jakie jest rzeczywiste porażenie tym kleszczem, bo w tym momencie to wynik, jaki mamy tutaj na tych dennicach, na przykład na tej, gdzie tu jest 15 sztuk, a jest rodzina ogromna, no mówi nam o tym, że albo nie ma kleszcza, albo żeśmy schrzanili po prostu odymianie, czyli za mało był doszczelniony ul. To jest drugi temat. Trzeci temat jest taki, że kleszcz się uodpornił już na amitrazę. No i takie przypadki mogą być. No bo to, a czwarty temat jest taki, że większość kleszcza jest pod zasklepem, czyli w czerwiu, tak? Taka ewentualność też może istnieć. Kolejny temat to jest taki, że no są pająki, są mrówki. Mrówki to może już teraz nie, ale są pająki, wynoszą tego kleszcza. No ale w 21 godzin raczej nie powinno tutaj nic takiego zaistnieć. Tym bardziej, że są osypy przecież powyżej 100 sztuk. No akurat dzisiaj dobrze trafiłem z tym odymianiem, bo cały praktycznie poranek do godziny 13 chyba, czy coś koło tego, była paskudna pogoda, padał deszcz, pszczoły siedziały w ulach. Zresztą w tej chwili również siedzą, więc one, no, to nie jest tak, że wylatują i pszczoły nie ma i gdzieś gubi tego kleszcza poza ulem, który jest otumaniony amitrazą, nie? Tu rzeczywiście na tych wkładkach jest wszystko, co mogło być w ciągu ostatnich 21 godzin. No tutaj jest dosyć sporo, rzeczywiście. Ponad 100 sztuk. No i to tyle, no. Także koniec moich dywagacji. Jest to drugie leczenie. Moim zdaniem paski, które były tu wsadzane niecałe 2 miesiące temu, zrobiły robotę taką, jaką powinny zrobić. Amitraza w tej chwili
dobiła tą warozę, która jeszcze została w ulach. To, co jest pod czerwiem, pszczoły sobie albo z tym poradzą, albo będzie więcej zabawy na wiosnę. Wyniki, które dzisiaj tutaj są, mam takie same od mniej więcej od trzech sezonów w sumie. Tu nigdy nie miałem dużej ilości kleszcza, bo ja nie mam tutaj pszczelarzy naokoło. Jak sam zadbam, tak mam. No proste. No, szerszeń próbuje zmęczony tu polecieć, ale mu nie wychodzi. Podejrzewam, że zmęczył go dzisiejszy deszcz, który spadł między innymi na to jego miejsce żerowania tutaj, bo zostawiłem tutaj wczoraj kawałek ramki z miodem. Oczywiście zrobił się bałagan na pasieczysku, jakoś zawsze jest taka sytuacja, że no w tym okresie to bez rabunków to nie pójdzie, nie? No fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to jest matka? No, nie mam wiedzy. Ale wygląda on pięknie. To trzeba przyznać. Mało w tym roku szerszeni mam na pasieczysku. To też ciekawostka. Nie wiem, co się stało. Rok się zaczął od dużej ilości szerszeni. A ty wsuwasz cały czas, chłopie. Chyba. O, poleciał. Haha, udało mu się. No, powinienem go unicestwić, no ale takie życie.